A więc tak, panowie, kolejna nasza wspólna przygoda. Jest z nami specjalista od kręcenia kulasów, Marian. Marianku, kiwnij ręką do nas. Niech wszyscy wiedzą, który to jest Marian. Który to ten robi te kulki. Truskawka, ryba. Marianku! Marian jest wstydliwy, już on grał nie w takiej produkcji, który dlatego to znanie amatorami nie chce mieć nic wspólnego. Tak, jesteśmy na nowej wodzie. Kolejne dwa dni spędzimy na dzikiej, kurde, wodzie, tak jak widać, pokazuje wam, nikogo nie ma. Las. I znowu tylko my. Przyroda. Tym razem zupełnie inne. Łapanie, pompujemy pompą. Szukamy stówek. Wywrócimy. Jeżeli na tej wodzie uda nam się zrobić przynajmniej jedno branie, to znaczy, że nasz materiał, który wsypujemy do wody, był wart wydatki. Na kolejnym wejściu pokażemy, jak wybraliśmy miejscówki, jak sumowaliśmy, pokażemy, co rzucamy do wody, jakie zestawy. Później tradycyjnie, co możemy robić w lesie. Trzech facetów, las, melanż. Do kolejnego wejścia, hej. Pierwszy zestaw mam wywieziony tutaj, jak widać, o tutaj stary pomost. A oni teraz płyną bardziej tutaj na taki nawis. Nawis drzewa tam wystukaliśmy. Tam jest około 1,5 metra może. I twarde dno, bo kamienie słychać na stukadełku. Czyli miejscówka tak zwana bankowa. A czy karpie na tam wejdą, to zobaczymy. I kolejny zestaw tutaj Patryka poleci aż tutaj, tutaj na wystającą taką zieloną kępę, taki cypel wystaje i tam jest najdalej z naszego stanowiska, tam zrobimy wywózkę na kamień, żeby przy momencie jakby branie było ryby, żeby rybka pozbyła się ciężarka i wyszła nam ładnie do góry i już później sobie postaramy się z rybką poradzić. A czy będzie branie, to się okaże. Chłopcy już są dosyć daleko. Pogoda jest ładna, słoneczko, komarów nie ma, to najważniejsze. Powywozimy, przygotujemy zestawy na zmianę. Nie wiem, czy wieczorem przywozimy, prawdopodobnie może po jednej wędce, bo tu nie ma co wywozić co godzinę, bo nie zawsze jest niedziela, rybki też muszą znaleźć świeży, nienaturalny pokarm, który im położymy do zjedzenia. Czyli myślę, że po jednej wędce wywieziemy na noc, jak nic nie będzie, żadnych brań. No a jutro z rana będziemy myśleć, co zmienić, co poprawić, gdzie położyć zestawy. Bo już Patryk tam się szykuje do położenia, widać. Jest nad tym nawisem, tam są grążele takie, dno twarde, wystukane. Czyli powinno być wszystko w porządku. Zacznę wracać, skończę nagrywać to, żeby nie nudzić. Później Patryka poproszę, żeby pokazał tutaj moją jedną wywózkę, bo tu ja jestem najbliżej. Moje miejsce jest najmniej atrakcyjne, nie wiem dlaczego tak wybrałem, ale z względu tego, że ja mam chyba sprzęt taki bardziej stalkingowy, małe kowroteczki, mało żyłki, krótkie kije, tak żeby tutaj nie mieszać tak, ale już postanowiłem, że jak nie zrobię brania do jutra, to jutro na noc wywożę zestaw swój aż tam pod drugi brzeg. Tam jest pomost, tam są jakieś łódki, rowery czy coś, czyli tam są ludzie, jak są ludzie, to są ryby, a na razie staramy się złowić ryby, tak jak ja tutaj mówię, że gdzie patyki, tam wyniki i tak na razie rozstrzygliśmy swoje zestawy. Fala wieje w przeciwną właśnie stronę, gdzie ja tu mam swoje kije wytypowane i stawiam na to, że moi koledzy mogą mieć strzały już w pierwszą noc, bo na końcu fali ryba może
może trzymać się i na końcu fali, tak jak to nieraz już było łowione, powinno coś nam wejść. Dobra, to widziałem, tam już paśnik do wody poleciał, kuku poleciało. Panowie wracają, jeszcze z 10 sekund pokręcę, pozanudzam i tnę to. Pokażę później swoje zestawy przed przywózką jeszcze. Jeden jak wywożę i to na chwilę obecną będzie wszystko, czyli koledzy wracają, ja tutaj to stopuję do kolejnego wejścia. Ciao. Kurwa mać. Tak to właśnie wygląda łapanie, kurde, na zdezawalowanych mostach. Ja mówię, że to doprowadzi kiedyś do nieszczęścia. Proszę, co się stało? Patryk się wwalił do wody, most złamany. I chyba kończymy naszą przygodę na tym łowisku, a jeszcze w sumie nie zaczęliśmy. Ja pierdzielę. Dobra, czekaj, jakoś muszę wyjść. Witam, mam kolejną rybkę. Znowu żurawina. Proszę, jest. Widzieliśmy, że przyjedziemy i coś może uda się nam zrobić. Jest rybka. Śliczny, czarny. A ja pitona, jaka ryba. Piękny jest. Zaraz go tutaj ładnie odkazimy i puścimy. Wędki w wodzie, ale z 10 godzin? Co to, o 12? O 12 dopiero były zestawy w wodzie. A jest 8. Jaki jest piękny. 8 godzin. 8 godzin zestawy w wodzie, proszę. Proszę. To jest. Kulka perisekret. Nie kuty. Perisekret. Kulka, nie kuty. Dziewicza ryba. Z fajnej wody. Rybka piękna, czarna. Zaraz przeważymy rybkę. Zobaczymy, co to waży. Ja mówię, że gdzieś koło dyszki. Troszkę tu może być lepiej. Zobacz. Już ta jaka piękna. Proszę zobaczyć, jedno kucie tu moje. Piękne. Ja tu się narośnie ma. Dobra, nie ma co się bawić. Bawić z rybką. Weź się teraz zważ. Czekaj, tylko wagę weź na ten, bo... Aha, dobra. Jest tam dobrze, weź powiedzieć, bo nie trzeba to robić, bo się udajmy tu matę. Tam kaski, na równo jest na zero? No, czekaj. Dobra, jest na zero. Weź ten pakiet, nie bawisz? Żeby tej kurde ryby tylko nie stracić, to strasznie słaba mata, kurde. Nie wiem, czy tu worka nie trzeba wziąć mojego. To znowu jak się złapie do postawienia. Czekaj. Żeby to tylko nie wypadło. No, patrz jak ta ryba tam wygląda. No, podnoś. Nie da rady. Nie da rady? Nie. Dobra, trzymaj, idę po worek. Zobacz, trzymaj tę rybę po patelni. Dobra, sprawdźmy, co tu masz. Możesz odwróć to wagę. Wagę wystarczy, ty możesz z tamtej strony stać. Wagę nie odwrócić. Co tu mamy? 15800. 15800, tak jak widać, fajnie. Dobra, przejmij ten aparat, ja rybko się zajmę, bo wody puszczę. Ja był 27. O, to jest rybeczka. Zaraz rybeczki puścimy do wody. O, piękny jest, kurde. O, szok. Proszę, ta rybka. Nagrywasz, Kolaszko? Mhm. Mego dzwonca. Tam stań, stań. No rybeczko. Do domku po rodzeństwo, po rodziców. Ten duży coś się spłagał tam, wiesz, koło ciebie. Wy dwóch przyszliście, nie? Na żurawinkę. Tak, co tu się z mamusią przyszłaś. Tak, wiem, no. Idziesz czy nie idziesz? Ale śliczna rybka, patrz, poszła, dostojnie. Pod pomost. Pod pomost, wie gdzie iść ryba. Pod pomost rybka idzie. Dzięki za rybkę. Godzina 6 rano, Robert ma kolejną rybkę, żurawina rządzi. Warunki się zmieniają, zaczyna wiać, zaczyna spadać. Za chwilę może coś większego.
teraz jak zimy czekamy na przykład pogodę, tylko tak samo. Jedno klucze, proszę zobaczyć. Dziewiczy karpie. Jedna rana. Dajemy tutaj. Zdrowy, wszędzie zdrowy. Tam klinik. Puszczamy rybkę z rączki. Ta rybka też nie padnie. Pojlepiany. Witamy, mamy kolejną rybkę, złowioną przez Roberta o godzinie 11. Rybka ładnie zakuta, proszę zobaczyć. Tym razem rybka wzięła na tutaj taki zestawik, czyli prosty, bez żadnych wynalazków, bez żadnych pozycjonerów, bez niczego. Trzy kukurydze podbite manlinem. To jest ananas? Ananas. No. Taki tu sztywny, dalej miękka pociąga, centryczny, krótki zestaw, tak to wszystko wyglądało, nic nie zmieniam, ten sam zestaw poleci do wody. Zjadamy rybkę, troszeczkę tutaj przeleży. Pewnie znowu pierwszy raz kuta. Ale zobacz, pierwszy tutaj. Pierwszy raz, dokładnie. Pchnięta. Tu ma coś, jakieś... wariactwa. Łuska. Tutaj łuska skupiona. Tu już klinik trzeba kolejny, bo tu klinika nie ma. Dobra, tak to wygląda. Zaraz rękę dopuścimy do wody. Zbierzemy zestaw i szykujemy się dalej. I do sklepu lecimy po coś na grilla, czy coś takiego. Jakiś melanż, kurde, bo melanż się skończył dla nas i nie ma co. Zapraszam do wody. Nie być na kij, bo to kurczę. Będzie strata okrutna. Sorki to z ręki, ale malutka rybka. Ale z dzikiej wody to cieszy tak jak koń, kurde, z pastwiska. Proszę, rybeczko. Do siebie i po kolejne branie. Co, do zobaczenia. Kolejne wejście, tak? Zaraz robimy zestawy i działamy dalej. Pozdro. Zaraz przeczytałem wam tutaj przypony, na które złowione były dzisiejsze i wczorajsze rybki. Przypony będą zrobione na hakach takich jak kolega Artur wybrał tutaj. Są przypony Artura, haki wujeczka, White Wave Strike, Luka Termo i pociąga, którą chciał. Dark Matter Scorby 20 LB. Ucinamy ciąmeczkę. Patrzyczek. I jedziemy. Tradycyjny blowback rig. Fajnie zła, 4 obroty w zupełności starczą, żeby kołeczko miało gdzie chodzić. Links nasza 3 mm, duży haczyk, duże kołeczko.
dźwięk jest na wysokości grotu AK. Nakładamy zwykły gumowy stoperek, żeby kuleczki docisnąć. Arturo chciał 4500 metrów. Włosy zrobimy tak jak chciał, czyli wyjrzamy 5,5. Zwykła pętelka. Raz. Ciach. Szypon w tej 21 cm, tak jak szpimy wszystkie takie same. 24. Podwójna pętla, smyczka. Nadbiór pod śmyczki. Zaczynamy. I zestaw jest gotowy. Ja osobiście łowię na takie, bez żadnych tam kurde rurek, żeby bez żadnych pozycjonerów. Te ryby, które zostały dzisiaj złapane, były złapane na taki zestaw bez niczego, ale Artur chciał, żeby to było zakończone rureczko termo. Zakładamy rureczkę. Do sparowania i efekt końcowy zaraz będzie pokazany. Pokażę jeszcze zestaw, na który u mnie była rybka. Zrobimy takiego łamańca, czyli góra wszystko będzie taka sama. Hak też zrobimy ten sam. Nie będzie ten sam hak. Pociąga to samo. Zobacz te kroty. Wracamy. Zrobione. Wink. Tu mamy jeden wink. Grotu. Tak, nic nie trzeba, tylko damy stuperek, bo łowię często na kuleczki zbalansowane, tonąca z popatem, żeby nie rozchodziło się w czasie prania, czy żeby nie było żadnych cudów. Zwykły gumowy stuperek. I tak samo u mnie będzie ta sama odległość. Tak.
bezpośrednio. Część hak, miękka plecionka, stoper, wóz 5 cm. To zrobimy łamany takie, jak ja miałem na Fluo 28 LB. Produkt, materiał fajny, sztywny i już wyciągnę dużo rybek, czyli nie ma co zmieniać, zrobimy na nim łamańca. Zaczynamy fluo. Jedziemy. Ja przejść w jedną, w drugą stronę. Cyk. Bez ślimy, nie ma nic ślimy. Ściągamy ładnie. Umyjemy węzeł. Tutaj pięknie. Plecioneczkę zawsze kapitlarkiem, cyk, bo tnie jak po drucie. Materiał sztywny, tnienie. Tym i mamy zestaw ta, który dzisiaj był łapany ryby. Miękka, długo sztywne, długość taka sama będzie. Pyk. Też podwójną pętlę damy, wróć, założymy od razu antyk tutaj przygotowany, żeby później przez węzeł się nie przebijać. Zrobimy to tak, o, pyk. Jest. I mamy gotowy zestaw, który był używany w dzisiejszej zasiadce. Na to były złapane rybki, a taki albo bardzo podobny. Taki sobie zrobię jeszcze jeden na noc. To jest mój. Później pokażę efekt końcowy po wyprostowaniu. I takich zrobimy 10 dla Artura. Zrobię, zakończę, sparuję i pokażę efekt końcowy, żeby też Was nie zanudzać. Do następnego wejścia. Do zobaczenia. Łyk, browarka, bo usta zaschły. A więc tak, ja tutaj sobie przypony kręcę, co zaraz pokażemy, a tutaj nasz koleżka Patryko doczekał się swojej pierwszej wymarzonej rybki z dzikiej wody. Proszę, oto jest właśnie to, co złowił. Rybkę, spójrzmy, co tu jest. Żurawina Roberta, przypon Roberta. I co, podpięta sztuczno? Sztuczną kukurydzą. Sztuczną kukurydzą, czyli żurawina robi furorę pierwszy raz na tej wodzie i zobaczcie, ile rybek już mamy złapanych. Zwykły przypon, boczny przypon. Zwykły przypon, tak jak ja. Tak. To co ja tam kurde zawsze, nic nie mogę, bez żadnych kurde na gumce. Tak, na zrywkę, zestaw. Rybka, pokaż jeszcze pyszczek rybki, co tam było. Co, to nie pierwszy raz kuta? Zobacz, weź o tam paluszkiem. Ale zacięło. Pierwszy raz. Pierwszy raz kuta? Pierwszy raz znowu. Zakrywiona. Tu masz gdzieś klinik, weź klinik. Weź ją ładnie i zaraz do wody. Słońce pali, nie miłosiernie, a tutaj przyponki robi Arturka.
A tu mamy rolę skowróteczka, jedzie jak złoto. Nieduża rybka, dzisiaj wiem ile to może mieć, 4 kilo? No ty, może coś takiego mieć koło tego, 4 kilo, tu nie będziemy nawet jej ważyć tutaj. Ale paka najedzona. No szeruję, ale zobacz jak ona chlacnie, taką szramę ma gdzieś. O, jeszcze tu. No. Weź, patrz, widzisz jak ona skleczona? Gdzieś musiała z tobą walczyć, czy to świeże, czy to stare? To ona była na otwartej wodzie, wiesz? A, tu nie, tu gdzieś musiała wcześniej, może coś tam... O, piecze chyba. Coś tam polecz. Płetwa też obcięta. Ktoś może miał już ją, ale nie wiem, nikuta nie była tu gdzieś. Może tak coś się stało. Dobra, to co? No, jeszcze raz wgląd całego łowcy z piękną rybką. Super. To co, do wody? Proszę do wody, pójść z rączki tam, kurde. Tyle to, co doniesiesz. Niech sobie rybka ładnie odpłynie. Do siebie, do domku, ale piękna. No. Pięknie. Płyń. Trochę poruszaj w lewo, w prawo, tak gdzie wiesz, za ogon, tak przód, ten tył, żeby, no, żeby ładnie się dotleniła troszeczkę ze stresu. Wyszła i niech leci po rodzeństwo, rodziców, dziadków, pradziadków. No. A już ogonki macha ładnie, pięknie, poszła, cud. Jak łowca? Zadowolony. Zadowolony, pięknie. A ja tutaj, o, proszę zobaczyć, już przyponki Artura są gotowe. Sparowane. Mój ten u góry łamaniec, co zaraz poleci do wody. Ja na niego łapałem i na niego dołapał. Patryk teraz na taki sam zestaw wyciągnął też. Bez żadnych pozycjonerów, bez cudów, bez niczego. Sama zwykła, kurde, dobra pleciona, dobry, ostry haczyk. Haczyk to podstawa i więcej nic nie trzeba, żeby łowić ryby. No miejsce, lokalizacja przede wszystkim, a reszta to już w głowie. Dobra, dzięki, do kolejnego wejścia, tym razem może z rybką, bo już więcej nic nie pokazujemy. Takiego, co miałem pokazać, to pokazałem. Czekamy może na jakąś rybkę jeszcze tutaj. Zaraz sobie, kurde, posprzątamy, obiadzik zrobimy. Tutaj łódeczka gotowa już do wywózki czeka. Namiocik jeden, namiocik drugi. Tam kawał dzidy stoi, pasat w mieście. Nie, to na wsi robi szum, tak? Tak, bum bum. Bum bum, pasat to robi, tak. Tam. Chciałbym poznać, kurde, właściciela tego pasata. Łódeczka, która, kurde, wozi, nie narzeka. Ludzie narzekają, że RT4 to P. Ja tam nie narzekam. Akumulatorków nie ładuję, dwa akumulatorki jeżdżą w to i z powrotem. I gitara. No i co, do kolejnego wejścia, panowie. Dzięki, hej, cześć. Mamy kolejną rybkę. Znowu Robert. Po raz kolejny. Jest rybka. Chyba znowu, tak? Już druga z kolei na ten. Na ten sam zestaw. Na ten sam zestaw, niezmieniany zestaw. Dwa, już teraz się zrobi, tylko jedno ziarno. Zapięta klasycznie, kurczę. Pięknie. Pięknie, proszę, tu jest zestaw. Rybka mi leży troszkę. Na to pozupione, nic, żadnych wygłupów. Tu sobie można troszeczkę podciągnąć pętlę, żeby to ładnie po tym chodziło i coś takiego. Cyk, na to było branie. Tu nic nie zmieniam, to samo poleci do wody. Miękka, sztywna, centryczne. I to jest wszystko, co trzeba, żeby łowić karpie. Im mniej głupot na zestawie, tym więcej ryb. Jedziemy tutaj, cyk. No też tylko raz ubrany. Jasno. No woda dzika, kurde, woda dzika, no. Nie ma. Dobra, zaprezentuj. Cześć, zobaczymy, co tu jest z tej strony. Cała. Calutka. Te łuski piękne z tej strony, nie? Chusteczki. Proszę, rybka. Kolejna. Piękna, mała, cieszy. Zawsze takie małe z takiej wody niż duże, kurde. Co z rączki puścimy, tylko tak. Właśnie nie być w wędkę, bo tu jeszcze wszystko jest na rozwalce, jak tu u nas zawsze. Kolejna rybka wraca do wody, proszę. Proszę. No, płyn, rybko. Siły łowca czuje się the best, wywozi zestaw. Też z mamy twój zestaw przed chwilą był złapiany, teraz tak, 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 tak. Dwa zestawy. Dobra, do kolejnego wejścia z rybką. Mam nadzieję, że może większe. Pozdro. Kończymy naszą przygodę
na fajnej dzikiej wodzie. Jesteśmy w trakcie składania, tutaj namiocik zwinięty. Rybka z rana zwinęła też nam jedną wędkę, zostały dwie do zwinięcia tutaj u kolegi. Pokażemy. Będziemy kończyć. To co złowiliśmy będzie na filmie. Jedna większa rybka, kilka sztuk takich mniejszych, ale z wody, na której jesteśmy pierwszy raz. Cieszy nas, wrócimy tutaj. Miejsca są zanęcone. Za tydzień, może za dwa wrócimy. Woda fajna, mało ludzi. Czyli to co lubimy, cisza, spokój. Zostały dwie wędeczki, tak widać tutaj od pontonu. Wesełka leżą, kończymy film, składamy i niebawem w sieci. Do kolejnego razu. Pozdro.